teraz zobaczmy, bo jesteśmy w rozpłodzie. Czepada, czy jest na stolbie? To pokażmy go może od razu. Ojciec pierwszej. Tak, samicy Niemiec. To jest ten. Drugi raz jest Mutter C2. To jest ten Rausch, tak? Oryginal Rausch? Nie. Nein? A u góry jest marka. Gerings van Koppen. Aha. To jest zbrojem Bigerinca. Teraz jak odgłębiamy? To jest der Vater von der zweiten Astkolbin. To jest ojciec drugiej samicy Niemiec. Das ist ein optimaler Vogel. Muskulatur unwahrscheinlich, fliegt selber auch zweijährig. Ich glaube, ich bin schon trochę bliżej, bo ja nie wtedy fliegt zweijährig auch 12 Preise und ist der Astvogel in der Erfahrung. Und dann ist er in die Zucht gegangen. I to dwulatka leciał. Jako... Ale tak, to jest samiec, który jest ojcem drugiej samicy Niemiec. Tak. Dokładnie. I to jest jako, i tutaj tylko wspomniał, że bardzo muskularny i jako młody leciał elegancko, jako dwulatek miał na 12 wkładań 12 konkursów i jako dwulatek po sezonie trafił ten, od razu do rozpłodu. To jest ten gołąb, ten Rausch taki co był? Nie, bo tam widziałem w rodowodzie jak był ten Rausch. To jest von Rausch? Genau. To jest ten z 2003 roku, tak? To jest Marcelis. To jest 11. 11, aha. To tamten jest, tamten jest dziadkiem. Tak jest. Dobrze. Pokażmy go tak do kamery. No. O, widzimy. Jak tak w ręku? Widzimy. W ręku tak jak Rico powiedział. Oczywiście nie za duży gołąb. Te gołębie, ja powiem szczerze, one są zawsze okrągłe. Czy to jest przed lotem, po locie, czy to jest sezon. Co ty rozumiesz pod słowem okrągłe? No, niektóre gołębie wracają z lotu i są wymęczone, tak? Tracą troszeczkę na budowie, a te nie. One nie, praktycznie nie mają tutaj u tych gołębi czegoś takiego jak czas regeneracji na odbudowę mięśni. One mają je po prostu i nie tracą. Tutaj mamy teraz tego. To jest Stefana von Estra. To jest ten, co na początku pokazywał. To jest ojciec pierwszej samicy Niemiec. Gerings van Koppen. Gerings tam było z jajek od gladiatora chyba, nie? Tam z linii gladiatora, z tego co widziałem w rodowodzie. Ten jest większym gołębiem zdecydowanie, widać? Tak. Wiesz, ale, bardzo, jak tak, tak? Ale bardzo leciutki gołąb. Krągły. Tutaj nim złapiemy kolejnego, to jeszcze popatrzmy tutaj, przepraszam. Tu popatrzmy, taka budka, co to jest? Kazdaskiego? Nic wyjątkowego mówi. Ale my coś takiego powiedzieć, że u Manfreda Bulli mamy takiego gołębia, się nazywa Karton już, bo on ma też taki karton w korytarzu, właśnie sobie w nim mieszka, nigdzie się nie da przenieść i właśnie coś w tym stylu ma takie rozwiązanie. Ty idzie jakoś podnieść? O, zobaczmy, o, miseczka. O, to jest dla jakiegoś specjalnego gołębia, czy to jest dla po prostu tak o, postawione? Raz na swoje mam specjalny, to by gebałtula. Nie, mówi tylko tak, nie? Ja też mam takiego gołębia, który zawsze się znosi za miską. Nigdy mistrze. Das sind Boxen, die hatte ich früher mal im Reiseschlaf stehen. Mhm. Und hab's aber dann hierher, weil ich es nicht mehr im Reiseschlaf kaufe. Wcześniej go wstawiał też jako motywację do gołębnika lotowego, nie? No takie coś mówię, taki karton ma Manfred Bulla w Polsce, w gołębniku widzieliśmy, gołąb jeden, który bardzo dobre konkursy zdobywał, to też właśnie ma, tylko on miał to z kartonu zrobione, tutaj jest już niestety rozwiązanie lepsze trochę z płyty. A teraz jakiego gołębia mamy? Das ist die Mutter von der zweiten Astkolbin. Matka drugiej samicy Niemiec. Co ciekawe, ona jest na polskiej obrączce z 2011 roku. Vater war ein originaler van Koppen und die Mutter ist die van Dijk. Van Dijk Teubin. Hat auch selber 10 Preise geflogen als zweijährig noch und dann ist er auch in die Tour. Stój, tak byłeś za blisko, bo nie musimy tak. Teraz to jest samiczka, tak? Tak jest. O. 2011 rok, jak mówię, ma polską obrączkę, pokażmy, ja. To są tak jak powiedział Rafał 4873, to są te, które 055. Zostały. A tak jak powiedział Rico, to jest gołębi van Koppel i gołębi van Dijka, tak? Tak jest. Widzieliśmy też rodowody i nie tutaj dużo gołębi, tam było wcześniej takiej linii, które miał Rico, to były Henri Vlomansa z Karikana i on teraz właśnie nabył
6 czy 7 sztuk oryginalnych, to jest 2003. To jest też Stammvogel, Marcellus. Albus Marcellus. Tak jest. Tego z Rauscha, tak? Ja, to jest ten, który widzieliśmy, rodowód, taki my go sobie w domu będziemy to pokażemy. Original Rausch. On jest ciemny. Noch in einer Topverfassung. Wywodzący się z gołębi Alberta Marcellisa. Podstawowy gołąb rozpłodowy, on jest ciągle płodny. Ja, ja. Tak, tak, tak. Tak. Noch 10 Kinder von ihm hier in der Zucht. I tu jest dziesiątka jego dzieci w rozpłodzie, tego gołębia. To jest podstawowy gołąb rozpłodowy. Pokażmy go tak bliżej i zobaczmy, że ma. O, zobaczmy, ma na tym. Tak na, jest. Ja takiego ma takie rdzawe, takie flamki jakby, taki dębowy odcień. Takiego Jeffa Van Winkla, takie widzieliśmy też odcienie kolorów na gołębiach. On sobie tam poleciał. Tu ma 13 lat. 13 lat, tak, tak. Widzimy. Tutaj mamy ja gołębie też młode, letniego, popatrzmy. O, i są płodne. Młodziutkie. Tutaj są też młode tutaj. O, mamusia tam ich jest. Tutaj takie dwa ciemne mamy. To mamusia niebieska. To jest auch ein Sohn aus dem Stammvogel, aus dem Marcellus. War einer meiner besten Flieger. Syn tego Marcellisa, tak? Którego wcześniej pokazywaliśmy. Und fliegt 2008 2011 auf 600 km auf dem Nationalflug im dritten Konkurs. W 2011 z międzynarodowego lotu miał trzeci konkurs. Ten syn tego tak podstawowego gołębia rozpłodowego, który tam widzieliśmy. Macht er jetzt nicht, ne? Also, Traumtaube. Odleciał. Rico mówi, że to można o takich gołębiach śnić. Ja, der war immer vom ganzen Wesen her ganz ruhig, aber wenn es hart wurde, da ist er immer da. Zawsze spokojny, z ręki je, ale jak na lotach, jak było trzeba, ciężki lot, to zawsze się meldował pierwszy. Er hat auch viele Konkurse und den ersten 10 geflogen schon. I konkursy, które leciał, to pierwszy dziesiątek zawsze. Tymi gołębiami kto się zajmuje tutaj? On czy żona też, czy może dziadek? Głównie on i żona, tak jak wspomnieliśmy. Nad motywacją żona pracuje. No tu przy tych motywacji tak nie ma. Tutaj nie ma motywacji, tak. Ja. Nie, nie. To jest 43. Astolbe na Bundesebene. Vom Sportfreund. Hans Römer. Tutaj przystawmy, go... tak? A tutaj kolega nazywa się? To jest właśnie posiadacz tego gołębia, który już teraz jest Rika. Ale jak się nazywa kolega? Hans. Hans Römer. Hans Römer. Römer. Tak jest. Fliegt zwei erste, letztes Jahr noch 12 Preise mit über 1000 Asspunkten. W tamtym roku jeszcze 12 konkursów. I ten gołąb, ale on latał tutaj u kolegi Hańca, a teraz już jest znaczy, do rozpłodu. Nie, dostał go od Hańca, latał u Rika. Aha. Jest auch väterlicherseits Abstammung Flohmanns. I też jest Flohmanns. Widzimy, von, ale... Von 501 Flohmann ist der Urgroßvater. 501, czyli tak. O, ten jest ładny. Sehr leicht, nie? I tak wygląda właśnie rozpłód. Tutaj mamy młode części, już tutaj widzieliśmy, pokazywaliśmy. Są gołąbki takie na wyjściu, zaraz będą mogły być odsadzone niedługo. O, tam też w celach jest troszeczkę tych młodych. To będą już do lotu, czy to są dla kogoś? Was ist mit den Jungen? Das sind für dich jetzt zum Fliegen? Das sind meine jetzt. To są już jego. Zostają. Je, zostają, tak? Dobrze. No widzimy, tutaj pojnik jest tak normalnie zrobiony, nie ma tego rodzaju, co tam były. No, to są dwa moje. Ty je zabierasz? Tak. Tak. Może my też coś zabierzemy, zobaczymy. O, popatrzmy. Tutaj widzimy podobny sterownik, jest tylko starszego typu, to chyba też do... Do zaciemniania światła. A nie, to jest... Do zaciemniania, tak? Tak. Tak. I po prostu stawia się czas i żarówka. No, no nie, nie. Czy ja myślałem, że też może jest do tych związanych z wilgotnością, ale nie. Nie, nie, tu tylko żarówka nie, tyle się mamy ciemnia, czas, siatkę, także. O, dobrze. Także tego... vielleicht hier unten wird nicht viel mit Medikamenten oder gar nichts gemacht im Prinzip, um sie eben unwahrscheinlich gesund zu halten oder um zu sehen, wer die widerstandsfähigsten sind. I tutaj praktycznie w rozpłodzie medycyna nie jest, w ogóle nie jest stosowany. Nie stosuje żadnych medykamentów? Nie. Nic. A też daje jakieś produkty Defibrillator? No tak, oczywiście. Te, o których wspominałeś? Nudeliger. Maksymalnie for
2 Jahren habe ich noch mal was gegen Kokzidien gemacht. Normalen Impfungen kriegen sie, ne? Das ist klar. Normalne szczepienie i 2 lata temu ostatni raz dawał coś na kokcydię, tak? A na trichomonadę żółty guzek też nic nie daje. Wszystko tak jest naturalnie. Widzimy, one są zdrowe, te gołębie. O. Czerwonych, płowych szpaków żadnych nie widzę. I widać, jest, że chyba... Jest. Tak jak mówię, wcześniej, nie? A, tam z tyłu, o, płowy. Tak? Gdzie tam? Jest. Szpaków nie ma w ogóle, ale... Was razy my dęszymy? W ogóle? Tawanisz? A jednego szymla miał na pewno. Was wyńczymy? No ja z tej jednej razy ze szlacht szymla gehabt, nie? A, już szymla już nie ma. Tylko widzimy niebieskie i nakrapiane. Ja powiem szczerze, że Rico nie lubi białolotów. Nie to, że nie lecą, tylko nie lubi białolotów i białoloty dostaję ja. Miałem taką ciemną białolotkę, która była bardzo dobrym gołębiem. Jeszcze w sumie jest z 2009 roku. Dobrze. Tu popatrzmy, w celach ma ruszt normalnie, szufladki. O, ładnie to wygląda wszystko. Tak. To jest przerwione w tym roku, bo wcześniej były z taśmą, nie? I zrezygnował z taśmą? Tak, tam w tych przedziałach ma jeszcze taśmę. Aha, dobrze. To nic, na razie dziękujemy i zobaczymy, co jeszcze będziemy tutaj ciekawego pokazywać z hodowli Rico Weisheita. Tu mamy gołębia kolejnego do pokazania, gołąb z 2011 roku, nie, 15 roku. Tak. Das ist nochmal ein Spätjunge aus der zweiten Astäube. To jest późny młody z drugiej samicy. Mit ihrem eigenen Vater. Z ojcem drugiej samicy. Z ojcem, takiej... czyli to jest półbrat tej drugiej samicy Niemiec, tak? No, pokrewieństwo, tak. Ich habe vorwiegend eben im Herbst nochmal Inzucht und Familienzucht gezogen, ne? Dass ich was... W pokrewieństwie poparował kilka gołębi jesienią, żeby właśnie dalej tą linię zachować. Mhm. To jest późny, młody. Późny młody, tak? Tak. No widać nawet po piórach, tak. Bardzo dobrą muskulaturę on ma, to słyszymy, to tyle, to nie trzeba tłumaczyć, to praktycznie tak sami jest. Rozumiemy. Ja jeszcze bym... Co byś jeszcze? Bardzo. No nie, z problemem z tłumaczeniem, języka dawno nie używałem. O, niemieckiego. Jest. Niemieckiego, właśnie. Może coś tak nie... No, Krzysiu, to jak zwykle. Nic. Dobrze. Używam. Tutaj gołębie rozpłodowe w gołębniku widzieliśmy, a zobaczmy, tutaj mamy rodowody do niektórych z nich, to pokażemy jeszcze tutaj, żeby nie być gołosłownym. Widzimy oryginalne rodowody Henri Vlomansa. Po tych gołębiach ma właśnie w swoim... Teraz to są nowe nabytki, widzimy z 2015 roku w hodowli tutaj u Rico, ale zobaczmy jeszcze w gazecie Brief Taube w zestawieniu w 2015 roku widzimy na trzecim miejscu spółkę Weisheit z córką Rico i z córką Celine i obecnie też mamy z 2015 roku tutaj dwie pierwsze samice Niemiec w 2015. No tak jak mówiliśmy, ich nie ma, one są Landrasa Drapy, gołębie, które są z tej hodowli. Tutaj widzieliśmy w gołębniku rozpłodowym te podstawowe gołębie rozpłodowe i to jest chyba jeden z nich ten, tak? To jest ten z 2003 roku, dobrze mówię? Tak. Co to jest za gołąb? To jeszcze raz przypomnijmy może. To był ten... On go nabył go skąd? Od niego bezpośrednio, od tego Hansa Rauscha? Hast du gekauft von Hans Rausch? Den habe ich von Hans Rausch gekauft und das ist eigentlich mein bester Zuchtvogel, der 80% meiner Tauben ausmacht, wo der drin ist. Er ist im Prinzip aus einer Schwester Sprint und aus einem Sohn aus dem großen Gust. A on nabył od niego bezpośrednio? Od Hansa Rauscha i 80% hodowli jest z tego gołębia. Z tego gołębia, jak go tam widzieliśmy. Tutaj ma też, przy okazji widzimy dwa rodowody gołębi. Już to są rodowody tutaj Rico. A to są gołębie z 2015 roku obydwa i one są z pochodzenia z tej samicy chyba, bodajże z tych samic, które były najlepszymi lotnikami Niemiec. Was sind das für Tauben jetzt, Rico? Also das sind spätjunge Tauben, die ich jetzt aus den Asttauben gezogen habe. Późne młode po tych dwóch samicach, tak? Speziell auch in Linie, die erste Asttäubin habe ich mit ihrem Vater gepaart zum Beispiel, die zweite mit ihrem Vater.
Und auch die zweite an dem Vater von tutaj parzył w pokrewieństwie, tak, najlepsza samica z ojcem i ta druga samica też z ojcem. Czyli te samice też są tutaj, w rozpodzie my je pokazywaliśmy tam na filmie? Chyba nie. To jedną tak, jedną, to jedną tak, roczną jedną, pokazywaliśmy. Tak, to zobaczmy i tutaj jak widzieliśmy z tego gołębia, którego mieliśmy na początku zaprezentowanego, plus te samice, tam wychodziły, tam w rodowodach też się pokazywały gołębie właśnie Henri Vomansa. I tutaj też były te Alberty Marcellisy, ale tutaj o tych, co wspominałem, gołębiach tego Henri Vomansa, tutaj to są z tego roku nabytki, tak? Świeże, które on kupił. Hast du dieses Jahr gekauft oder vorletztes Jahr? Die habe ich im letztes Jahr gekauft. Letztes Jahr im Herbst. W jesienią kupił te gołębie. Tak, on je kupił tutaj, widzę, to są karty własności z niemieckiej, ale to są po oryginałach właśnie Henri Vomansa, tak? Te gołębie Henri Vomansa, o których mówiliśmy, tutaj Rico nabył od kogo? Von wem hast du gekauft die Vomansstauben? Von Roland Rothe aus Meckenheim. Meckenheim. To blisko to jest tutaj, daleko? Wie weit von hier? Sind circa 250 km. Około 250 km. Tam ma dużo tych gołębi oryginalnych Henri Vomansa? Hatte viele Tauben? Hat über 100 originale Vomans. Ponad 100 oryginalnych Vomansów. Tutaj te gołębie on sobie wcześniej zamówił, czy po prostu pojechał do niego, wybrał, czy to jest jakoś specjalnie sparowane przez tego Rolanda dla niego? Vorneweg die bestellt oder warst du da selber und hast dich ausgesucht? Ich war dort und durfte die aus allen seinen Tauben aussuchen. Był osobiście i mógł wybrać sobie co chciał. I długo wybierał? Hast du lange ausgesucht? Sehr lange. Bardzo długo? Długo. Er hatte sehr viele Tauben. Tyle, tak 100 gołębi przebrał? Dużo gołębi miał i długo trwało. Wie viele Tauben hast du in der Hand gehabt? 100? Ja, circa 50. 50. 50. No, trzeba wspomnieć, że Rico jest sędzią też, tak? Także ma może pojęcie w ręku, że tak powiem. Sędzią, także widzimy te 6 gołębi, które wybrał, to naprawdę tu widzimy przez sędziego wybrane. One tutaj na pewno będą służyły do wzmocnienia hodowli. A tutaj mamy jeszcze, pokażmy, bo tak niektóre, wszystkie, nie wszystkich dowodów nie będziemy. Tutaj mamy tutaj też Rainer Höhn. To są gołębie, tu się wywodzą, widzimy z Geringsa. To jest, tutaj widzimy z jajek, zdaje się, tak? Od Geringsa, zapytaj się. Ja, was ist mit dem Tauben, sind das Eier, ja? Oder was gezogen, oder wie? Das ist, der hat, ja, der hat sehr viel bei Gerings geholt. Und mit dem Züchter, wo ich, wo die erste Astäubin raus ist, wo ich den Vater her habe, diese zwei Leute, die haben immer bei Gerings zusammen geholt. Und das habe ich eigentlich auch für meine Astaubenlinie geholt, ne? To też nie jest bezpośrednio od Geringsa, ale od hodowcy, który ma bardzo dużo gołębi. I między innymi z tych gołębi się wywodzi ta pierwsza samica Niemiec. Tutaj dostał to od kolegi, tak? Dobrze. To by było na tyle z tego, co widzimy. Czyli widzimy to połączenie gołębi Alberta Marcellisa, Henri Vomansa, Geringsa, tam chyba Van Dijka, tak? Tam też jeszcze się pojawiały gołębie. Tak, tutaj dało połączenie to gołębie, które wywalczyły tytuł trzeciego mistrza Niemiec, znaczy trzecie miejsce w mistrzostwie Niemiec Urico, jak również dwie najlepsze samice w sezonie 2015. Tutaj pomału, kiedy kończymy naszą tutaj wizytę u Urico Weisheita, zobaczmy jeszcze ścianę z nagrodami. No tutaj mamy jeszcze przy okazji, zobaczmy z olimpiady, a tego się nie chwalił. No to był ten trzeci olimpijczyk, widzę, to z olimpiady z Budapesztu, świeżutka rzecz, dyplom dla Weisheita spółki za gołębia 9209 z 11 roku, końcówce 436. I on dostał w standardzie, reprezentował Niemcy na olimpiadzie w Budapeszcie. O, tu widzimy na Węgrzech, tutaj mamy trofea, które zdobył, to jest pierwsza samica Niemiec, tu widzimy tabliczkę z tym wynikiem, tak wyglądają te trofea. No to po kolei regionalnego mistrza z 2011, 12, 5 na młode, no są tych te szczególne, te tytuły wyszczególnione, ale tutaj jaką mamy też ciekawostkę, tutaj o tak, tu są pozostałe te dyplomy, te dwa z olimpiady z 2007 roku z Ostendy, tutaj z którego to będzie chyba z Lewin, Lewin, tak, z 2003 roku, ale tutaj mamy też z Nitry, że był też gołąb
też w standardzie. Tak, w 2013, czyli to jest nie tylko dwa, ale widzę już cztery olimpijskie gołębie miał. Może nie pamięta, co zdobył. Właśnie, widzimy, a tutaj mamy też tablicę taką, no te trofea tutaj są zgromadzone i tutaj taką ciekawostkę pokażmy, bo tu jest też gołąb, żebyśmy nie byli gołosłowni. Tutaj Rafał wspominał, że w oddziale oni razem latają, Rafał Czyżewski i Rico Weisheit. I tutaj mieli pierwszego lotnika, samicę oddziału gołębi dorosłych. To był gołąb z 2009 roku, 1089 i on tutaj w oddziale 055 Elbląg, tak? Tak jest. O, miał. I tutaj są pozostałe te trofea. O, także pomału kończymy naszą wizytę. Te gołębie poznaliśmy. Będziemy obserwować, jak tutaj postępy w tym sezonie będą, czy postępy, czy po prostu jak będzie lotował tutaj spółka ta Weisheit i Celine, córka. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.